Za chwilę zacznie się mecz dwóch odwiecznych rywali, które na pewno nie zawidzie Państwa oczekiwań. Masz rację, Darku. Ja ze swojej strony jestem pewien, że te dwie reprezentacje dostarczą niezapomnianych wrażeń każdemu miłośnikowi futbolu. Dzisiaj zobaczymy, jak Argentyna gra przeciwko reprezentacji Kolumbii. Zawodnicy grający w dzisiejszym meczu zdają się być bardzo podekscytowani możliwością sprawdzenia swoich umiejętności. Niewątpliwie już samo powołanie do kadry jest zaszczytem, którego nie każdy dostępuje, a przed nimi występ przed pełnymi kibiców trybunami. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu składowi reprezentacji Argentyny. Czterech obrońców, po trzech pomocników i napastników, ale środkowy atakujący nieco za plecami kolegów. To taka fałszywa dziewiątka. Obok zadań czysto snajperskich powinien również wspierać pomoc w rozgrywaniu akcji i pomagać zespołowi przesuwać się w górę pola. Realizator pokazuje skład Kolumbii. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. Messi. Di Maria. Ależ teraz okazja Dybali. Gol! Dybala! Mamy powtórkę i popatrz, jak znakomicie kuszkował. Świetna sytuacja, bramka nie do obrony. Spójrzmy na to z innego kąta. Wznowienie od środka, Argentyna prowadzi. Carlos Sanchez, Davinson Sanchez. James Rodriguez, mądrze teraz Rodriguez. Falcao, no może teraz centrować. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Di Maria. Sergio Aguero. Messi. Świetna interwencja Davida Ospiny. Szkoda, ale spalony był. Arias. Przejęli piłkę, popatrzmy. Lionel Messi. Davinson Sanchez. Juan Mojica. Dybala. Messi. Sergio Aguero. Banega. Ospina broni bez problemu. Messi. Sergio Aguero. Messi. Banega. Oj no, minimalnie niecelnie. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Dybala. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Angel Di Maria. Lionel Messi. Giovanni Lo Celso. James Rodriguez prosto do rywala. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Grając piłką, zmuszają rywala. Ale szansa Aguero! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Sporo miejsca na skrzydle. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Di Maria, Lionel Messi, Dybala, Sergio Aguero, Dybala. Dobra decyzja arbitra, przywilej korzyści, Argentyńczycy nadal przy piłce.
Lionel Messi, Sergio Aguero, Ever Banega. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Nicolas Taliafico. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Ever Banega. Dybala. Banega! Ospina broni bez problemów. Davinson Santos. Aguilar. James Rodriguez. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No i kolejne jego dobre podanie. Dybala. Messi. Argentyna w ataku. Nicolas Taliafico. I teraz Messi. Niestety piłka przelatuje nad, a nie pod poprzeczką. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Carlos Sanchez, Cuadrado, Falcao, Quintero, Juan Cuadrado. Jest okazja! No, zastąpił bramkarza. Lionel Messi. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Zdążył w ostatniej chwili. Ever Banega, Lionel Messi, tracą piłkę. Juan Cuadrado, Nicolas Taliafico, Dybala, Sergio Aguero, Messi, Di Maria. Udało się, czy będzie gol? No i powstrzymał akcję. Argentyna wznowi grę z narożnika boiska. Rzut rożnego w pole karne. Piłka z rzut rożnego. Gabriel Mercado! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Jak on to wybrał? Można powiedzieć, że to ciekawe. Zapraszamy na drugą połowę spotkania. Nieudane, prostopadłe zagranie nie zagrozi bramce. Ever Banega. Długo rozgrywają piłkę, jakby Messi przed szansą. Za moment Argentyńczycy z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Angel Di Maria, Dybala, Aguero, Lionel Messi. Może stąd strzelać! I piłka wybita do przodu. Mamy aut i rozpocznie Argentyna. Sergio Aguero. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. I szansa dla Argentyny. Rzut rożny. Aguero! Próbowali dobrze głową, ale bramkarz na posterunku. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony.
To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Reprezentacja Argentyny atakuje skrzydłem z przodu. Jest sporo miejsca. Jest centra! Jest tam też Messi! Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Di Maria. Messi. Dybala. Co za okazja. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. A teraz Sanchez. Davinson Sanchez. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Przed nami końcowe 30 minut. Sergio Aguero. Wspaniała forma w dzisiejszym meczu. Pokazuje dziś naprawdę wysoką klasę. Aut dla Kolumbii. Schodzi z boiska, nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem, stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. Aguilar. Zdążył w ostatniej chwili. Jest szansa na groźną akcję. Daleko wybijają. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Złapanie tego dośrodkowania nie było wysiłkiem dla bramkarza. Wykonany źle rzut rożny. Ma z kim rozegrać tę akcję. Sergio Aguero. I teraz Messi. Koniec tej akcji. Bramkarz łapie piłkę. Otamendi. Messi. Banega. Aguero. Lerma. Prostopadle za linię obrony. Posłał piłkę na dalszy słupek. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. Taki jest futbol. Trzeba wykorzystywać nadarzające się okazje. Rzeczywiście, Darku, rywale zdecydowanie przeważali, ale to oni zdobywają bramkę. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Ever Banega. Gonzalo Higuain. Dybala. Leo Messi strzela. Znakomicie bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Lionel Messi. Higuain. Wspaniałe podanie. Strzela Leo Messi. Niesamowicie strzela Messi i jest bramka. Wspaniale to zrobił argentyński napastnik. Wydawało się, że piłka minie bramka, a tu niespodzianka. Też myślałem, że wyjdzie za boisko, ale leciała takim dziwnym torem. Odbiła się od słupka, no i mamy gola. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Sanchez. Lerma. Quintero. Falcao. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Arias.
w ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Dybala. Sergio Aguero. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Perez. Dybala. Banega. Przyjął i odgrywa z powrotem. José Izquierdo. Aut, piłka dla Argentyny. Będzie zmiana zawodnika. Sergio Aguero. Dybala. Ach, miejsce na centrę. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Rozpoczęło się ostatnie 5 minut tego spotkania. A teraz Sanchez. Carlos Sanchez. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Messi stara się zbliżyć do bramki przeciwnika. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Banega. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. No tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Messi. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Koniec spotkania. Mecz kończy się wygranym.